Witajcie bardzo serdecznie. Mam nową szklarnię. Szklarnia druga stanęła w moim ogrodzie. Jeszcze nic nie ma, ale po prostu już oczami wyobraźni widzę te pomidory, które tutaj będę uprawiał, te jesienne i zimowe sałaty. No, szklarnia przyda się w każdym ogrodzie. To moja druga szklarnia. Dużo większa od tej poprzedniej, ale wiecie, jest takie powiedzenie, które bardzo często używam. Jakukolwiek szklarnię kupicie... Zawsze będzie za mała. Ta ma 13 metrów kwadratowych. Teraz jak patrzę, kurczę, może trochę za mała, ale większej nie zmieszczę. Szklarnia jest ze szkłem hartowanym, nie jest z poliwęglanu. Poprzednio z poliwęglanu, teraz zdecydowałem się na szkło. Dużo bardziej elegancko wygląda, dużo piękniej to wygląda, takie przeszklenia ze szkła, szkła hartowanego. Konstrukcja aluminiowa, grafitowa, drzwi jak widzicie są Rozsuwane to jest i zaleta, i wada. O tej wadzie jeszcze trochę powiem albo wyzwanie, ale to jest fajne rozwiązanie, bo szeroko chodzą i nie trzepią się na wietrze. Cztery okienka w dachu, więc te otwarcie drzwi i otwarcie okienek dachowych powoduje, że ta szklarnia będzie dobrze wentylowana. A to bardzo ważne przecież w uprawie pomidorów, żebyśmy dobrze wietrzyli naszą szklarnię. Być może jeszcze do tych okienek, tak jak do poprzedniej szklarni, dokupię taki automatyczny otwieracz, żeby w porę sam system tego otwieracza automatycznego reagował na podwyższoną temperaturę. W razie gdybym zapomniał otworzyć okienko dachowe, to ten automat podniesie mi okienka dachowe i obniży temperaturę w szklarni. Ale teraz, jak wybierałem miejsce do postawienia szklarni? To, co jest dla mnie istotne, ona stoi na osi północ-południe. Tam jest południe, tam jest północ. Więc oś północ-południe to takie najlepsze ustawienie szklarni, ale jakbym musiał jakieś inne wybrać, to wschód-zachód, tak żeby było dobre. Wybierałem to, żeby było naświetlone. Szklarnia przez jak najdłuższy dzień. To słońce popołudniowe jest najważniejsze, a że latem jest wysoko, więc to nie problem. Wybierałem ustawienie, miejsce ustawienia jeszcze zimą. Wtedy, kiedy słońce jest nisko i sprawdzałem, czy na tym terenie, na którym postawię, to jest fragment trawnika po prostu mojego, jest światło w godzinach popołudniowych. Jest. Dobrze. Drugi element, który musiałem wziąć pod uwagę w przypadku mojego ogrodu. Wielki dom, który ma rozrośnięte wielkie gałęzie, i czasami te gałęzie się ułamują. I tak jak poprzedniej zimy ułamał się i spadł mi po prostu wielki konar na tę rabatę leśną, no to musiałem oddalić tę szklarnię. Nie mogłem w tamtą stronę do dębu zbliżyć, obawiając się, że te konary mi potłuką po prostu szybę. Te spadające konary potłuką szybę. Więc miejsce wybrane. Nieprzypadkowo, teren wydaje się być płaski. Tak się tylko wydaje, ale słuchajcie, na 2,5 metrach szerokości, bo szklarnia ma 2,5, 2,60 na 5 metrów, łącznie 13 metrów kwadratowych powierzchni. Na tych, załóżmy, 2,5 metrach długości, szerokości szklarni, spadek w terenu jest o 12 cm. Niby wydaje się, że jest w miarę płasko. Widać, że jest niewielki spadek, ale aż 12 cm. A wypoziomowanie szklarni ma ogromne znaczenie. No dobra, to co teraz w tej szklarni w środku? Ziemia jest udeptana, gleba jest mocno udeptana. Nie da się tego uniknąć przy stawianiu szklarni. To trzeba wziąć pod uwagę i to wziąłem pod uwagę, więc będę musiał ją pierwszy raz po prostu przekopać. Na powietrzu, żeby, żeby od, odwrócić tę ziemię, żeby rozbić tę strukturę, ubitą glebę, żeby dopuścić tam powietrze, żeby dobrze mi się korzeniły rośliny. Dodam przy okazji kompostu swojego kompostu mam spory zapas kompostu specjalnie przygotowany pod ten cel budowy szklarni, więc przekopanie gleby. Założę dwa zagony, po bokach będą zagony, przez środek chcę dać ścieżkę. Mniej więcej szerokości 50-60 cm. Jeszcze nie wiem z czego. Stare cegły rozbiórkowe może, a może kostka jakaś brukowa, ale tak szerokość, żeby wygodnie było chodzić. Widziałem rozwiązania, że były trzy zagony, że przez środek był zagon i dwie ścieżki 30-centymetrowe po bokach, ale to jakoś tak dla mnie za ciasno, za gęsto, za, za bardzo wąska ścieżka do chodzenia. Więc przez środek ścieżka, po bokach zagony, na których będę uprawiał pomidory, bo one będą miały szerokość po obu stronach około 90 do metra, w zależności od tego, jak szeroko zrobię ścieżkę, czy 50 czy 60 centymetrów. Więc tak 90 centymetrów metr. Więc zmieszczę zarówno krzaczki pomidorów, jak i też w uprawie współrzędnej paprykę, oberżynę bazylię, która tutaj musi być i aksamitka. Więc w takich dwóch rzędach będę mógł sadzić swoje rośliny. Pomidorów, krzaków zmieszczę, już policzyłem, maksymalnie 17 krzaczków tutaj się zmieści po tych wszystkich trzech stronach szklarni. Nie za gęsto, nie można sadzić pomidorów za gęsto. Jeśli chcemy uprawiać je w sposób ekologiczny, zbyt zagęszczone będą bardziej chorowały, bo nie będzie tego przepływu powietrza, o którym mówiłem także przy okazji tych okienek dachowych. Zagon od tej wewnętrznej strony, czyli oddzielające ścieżkę od zagonu, obramuję deską szalunkową. Wezmę deskę szalunkową 2,5 cm, przeszlifuję je szybko papierem ściernym i zrobię takie zagony trochę wzniesione. To pozwoli mi na dorzucanie potem kompostu, dokładanie ściółki. Uprawa no-dig bo być może część osób się zdziwiła, że będę przekopywał swój tutaj tę trawę, ten trawnik. Tak, bo on jest udeptany i w tym pierwszym roku, pierwszy raz po prostu muszę go przekopać, a potem będę już tylko i wyłącznie uprawiał no dig. Jak zakładałem zagony swoje warzywne wzniesione też na trawniku, on nie był tak udeptany, więc można było wbić widły trochę na powietrze, położyć kartę i przysypać, Podłoże. No, tutaj ona szklarnia ta była stawiana w mokry dzień po, po deszczowych opadach, i ziemia jest naprawdę ubita, inaczej się po prostu nie dało jej postawić. Więc tutaj będzie takie wzniesione dwa zagony po obu stronach. Przez środek, tutaj jest fajna taka konstrukcja, że można doczepiać takie uchwyty. Przyciągnę wzdłuż szklarni taką linkę stalową. Do której będę podwiązywał te sznurki, na których będą prowadzone pomidory, do których będę przypinał takimi klipsami pomidory. W związku z tym pomidory będą mniej więcej gdzieś na, na tej wysokości tutaj szła linka, i one będą przywiązane. Więc tutaj będą gdzieś pomidory, tu pomidory, a ja będę przez środek patrzył, jak one pięknie rosną. Co na zewnątrz? Na zewnątrz też chciałbym zrobić dookoła szklarni, jak i tutaj przed szklarnią, taką opaskę. Może to będzie ta cegła rozbiórkowa. Postaram się wykorzystać ten sam materiał, który będę wykorzystywał na ścieżkę cegła rozbiórkową albo kostkę brukową. Zrobię opaskę po to, żeby podczas opadów deszczu albo podczas mycia myjką ciśnieniową e, szyb tej szklarni, konstrukcji szklarni, błoto, czyli gleba nie pryskała na e, szyby, ale także to, co powiedziałem, że to jest super zaletą jest to, że te drzwi są przesuwane, bo na wietrze nie będą trzepały się, to one są na szynach, na rolkach. W związku z tym tutaj z przodu nie chciałbym, żebyś się zbierał się piach, żeby się zbierały się ziarenka e, gleby żeby te rolki łatwo się dało przesuwać drzwi, żeby te rolki dobrze chodziły. W związku z tym tutaj dam też nie za szeroką, nie, nie, nie za dużą, ale jednak taki podejścik wykonany z tego materiału. System rynkowy. o to jest też ważne zagadnienie, chodźcie na tył szklawni. Sklaria oczywiście po obu stronach ma rynny, które będą zbierały wodę opadową, będą zbierały wodę deszczową, są rury spustowe i można zbierać taką wodę do jakichś beczek, do wiader postawionych pod tymi rynnami. One są co prawda nisko, w związku z tym musiałbym je troszeczkę przyciąć te rynny, bo nisko odprowadzają wodę przy samej ziemi. Ale nie możemy zmarnować tej wody deszczowej, bo ta woda deszczowa super nadaje się chociażby do gnojówek. Ale zbieram wodę deszczową z tamtej szklarni, więc tutaj myślę o innym rozwiązaniu. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, żeby z tyłu szklarni zrobić takie coś w rodzaju płytkiego. Poidełka dla ptaków. Na szerokość szklarni dla ptaków i dla owadów. Pełno jest owadów, pełno jest ptaków w moim ogrodzie. W związku z tym ta woda deszczowa zasilałaby to poidełko. Jakby były okresy suszy, no to delewałbym wodę z węża czy z konewki. Ale ta woda deszczowa, żeby się nie zmarnowała, to takim rozwiązaniem, o którym teraz myślę w przypadku mojej szklarni, to jest takie niegłębokie. Na tam. 5-10 cm głębokości, wypełnione kamyczkami. Poidełko dla owadów, poidełko dla ptaków. Chyba ciekawy pomysł. Będę też musiał zastanowić się, w jaki sposób podprowadzić wodę blisko szklarni. Bo warto mieć w pobliżu szklarni, tym bardziej, wodę, tym bardziej że będę tutaj chciał założyć podlewanie kropelkowe. Takie oszczędzające wodę, które stosuję. Na swoich zagonach warzywnych, więc warto mieć w pobliżu jakieś ujęcie wody na zewnątrz szklarni, ale w środku szklarni będę chciał doprowadzić kabel energetyczny, żeby tutaj był prąd, żeby miał prąd w szklarni. Nie zamierzam na razie przynajmniej uprawiać tylu rozsad ta stara szklarnia mi wystarczy więc w tej raczej rozsad nie będzie więc nie będę musiał tej szklarni dogrzewać od kwietnia ale bywają chłodne majowe albo nawet na początku czerwca noce bardzo zimne z przymrozkami pomidory słabo to znoszą więc Trzeba by jakoś tę szklarnię dogrzać. Docelowo myślę o takim rozwiązaniu grzejnik, regulator temperatury, który będzie utrzymywał temperaturę, żeby nie spadała poniżej 8 stopni Celsjusza, ale jeżeli nie będzie prądu, to co? No przecież jakieś znicze na tę powierzchnię szklarni raczej nie zadziałają. Więc na wszelki wypadek mam taki grzejnik to jest naftowy grzejnik który ma knot i który po prostu będzie dogrzewał mi szklarnię. Ten grzejnik starczy na 15 metrów kwadratowych szklarni. Moja ma 13 metrów kwadratowych, więc wystarczy. Jako awaryjne dogrzewanie takim piecykiem naftowym pomyślałem, bo u nas na wsi czasami po prostu prądu nie ma, a pomidory, pomidory nie zrozumieją w nocy, że nie ma prądu albo że wieczorem nie ma prądu, a jest zimno. I obrażą się i zaczną chorować. Odpowiadałem już na te pytania, ale powtórzę. To jest szklarnia Hals, model Q816. Bardziej odporna od innych modeli na wiatr. Ona stoi ścianą od zachodu, a na pomorzu potrafi zawiać. I zamówiłem usługę złożenia tej szklarni. Sąsiad, dwie wioski dalej, ma bardzo podobną szklarnię, nieco mniejszą. Opowiadał mi, że składał ją miesiąc. No, nie chciałem tak długo czekać, w związku z tym zamówiłem usługę składania także, także razem z, ze szklarnią. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. To będą piękne plony w tym roku w tej mojej szklarni. Ach, piękna jest.